Zobaczcie, to kebab. Cześć, jestem kebab. Cześć, jestem kebab. Pewnie większość z was kojarzy mnie z kanału Arnie.eu. Arn.eu. Gdzie pomagam Archonowi, dlatego niespodzianką dla was będzie, że mam również swój własny kanał zwany Pandemikum, gdzie zajmuję się tym samym co z masło, czyli rozkręcam komputery i robię różne dziwne rzeczy. Gdzie zajmuję się głównie takimi budżetowymi grami i komputerami. Hej, cześć, witajcie, z tej strony z masło, ale jak już powiedzieliśmy wcześniej, z tej strony kebab. I dzisiaj w takim crossowym materiale, dzisiaj z udziałem jednej i drugiej kamery, także wiecie, rozrzutność w ogóle na bogato, jak szaleć to szaleć. W ogóle kebab mi przywiózł bardzo dużo sprzętu ze sobą i fajne ujęcia porobiliśmy, jak zapewne już widzieliście po intrze. Więc co dzisiaj będziemy robić? Dzisiaj będziemy zajmować się tym potworem, który mam nadzieję, nie wiem czy widać w tamtym kadrze, ale to zaraz i tak zobaczycie, najwyżej może na przebitkach albo coś. To jest serwer, który dostałem od współlokatora mojej siostry, nie wiem skąd go ma. Dostałem go za darmo, zamierzam z niego zmontować swój komputer do Polski, bo czasami przyjeżdżam do Polski, nie mam tutaj żadnego mocnego sprzętu, chciałbym mocnego, no nie wiem, zobaczymy na co go jeszcze stać. Jakby to jest... Nie trzeba to robić, jest... chwycimy go. To jest bydle. Spróbujmy go położyć tam za nami. Czekaj, bo teraz go trzeba na większą wysokość. I zaraz będziemy sprawdzać, co właściwie w nim jest, bo on waży... Czekaj, on jest tak pod skoski. Jezu, to jest takie ciemnuszkie. Patrzcie, damy poro, będzie ładnie. I susa. Chodź. Z Linuxem do mojego serwera? No to by się... Popatrzcie, jakie piękne. No, nie wiemy jeszcze, czy działa, ale zakładamy, że tak, bo z informacji, które dostałem, ponoć działa. Nie wiem, czy dzisiaj go odpalimy. No nie no, trzeba go potestować. Trzeba sprawdzić z tej naklejki. Z tej naklejki? Nie patrzeć. Jeszcze ukradniecie serwerowego Windowsa, uważajcie, bo on się przyda do czegoś. To jest w ogóle Windows 2003 serwerowy. Więc tak. To coś a la XP, tak? Tak, i on z tego co widzę obsługuje od 1 do 4 CPU. O! Ej, czyli to może być więcej. Ale wiesz, że w sumie to się może okazać, że to byłby nawet całkiem spoko komputer do renderowania filmów. Dlatego fajnie by było, jakbym miał go tutaj na miejscu, w razie gdybym potrzebował coś tutaj zrobić, bo coraz częściej bywam w Polsce, więc kurde, i boleje. Dawaj to. Dobra, zobaczmy, co on ma w środku. Na razie chyba możemy się już przyznać. Otworzyliśmy właśnie tylko raz tą klapkę, żeby zrobić te szoty, ale na dobrą sprawę nie mamy pojęcia, co jest w środku. Wiemy, że tak. Ma 4 dyski, nie mamy pojęcia jakiej pojemności. Ma... Ale chyba są na IDE, nie? Chyba czy to SATA jest? Okej, okay. To już mamy przynajmniej, słuchajcie, jeden naprawdę bardzo dobry znak, że dyski są przynajmniej na SATE. Bo on ma czytnik dyskietek, dyskietki tak, są na... Tak, flopa ma na froncie. W ogóle, kurde, flop, nie? W dzisiejszych czasach. Tu jest w ogóle takie chłodzenie duże. Ogromne. Wygląda jakby to była wstawiona proca. O! Ej, on jest trochę jak ten Mac, taki ale modularny. Ale jest modularny, nie? Spoko to jest. Takie magie, widzieliście takie rzeczy? W domu tak nie macie. Tak, w ogóle tu jest jakaś karta. Jest delowska, ale ciężko mi w ogóle powiedzieć, co to jest, bo nie ma tutaj żadnych wyjść zasadniczo. Tutaj jest karta sieciowa jakaś. Mm-hmm. Tu mam, w ogóle tu masz złącza SATY. Jest coś z ATI w ogóle. O, ATI moja firma, to jest to. Pan widziałeś? Tak. Jakiś chipset. Ej, on serio ma sloty chyba na 2 procesory, bo tu wygląda tak, jakby to był slot na 2 procesor, ale jakby nie było chłodzenia. No czekaj, no dobra, tutaj jest napisane, jest CPU1, CPU2, CPU1 i CPU... Dobra, czyli patrz, tak, ma. Tu jest wejście na jeden procesor, tu jest gniazdo na 2 procesor, tylko nie jest używany ten 2 procesor. Jest tutaj z... Czekaj, czy ten w ogóle jest podłączony? Dobra, te dyski są w ogóle odłączone wszystkie. Nawet jakbyśmy chcieli go odpalić, to musielibyśmy to ogarnąć. To jest jeden problem, już widzę, bo tu jest VGA. A nie masz żadnego wejścia VGA. No ja nie wiem, czy ten monitor to ma. Gdzie on ma RAM? Ej, właśnie. Gdzie on ma RAM? Gdzieś? Czekaj, wiesz co? Bo ja się teraz zajęłem tym monitorem, ale to jest zasadniczo bardzo trafne pytanie. Gdzie on ma RAM? Może nie ma. Dobra, wiesz co? Chyba tutaj. Chyba ma osobne chłodzenie do RAMu. Tak. Ale jedno pytanie, kebab. Gdzie jest? Co? Kabel? Gdzie jest RAM? Gdzie jest RAM?
Nie wiemy, gdzie jest RAM. Ja strzelam, że tutaj. No, i tu jest chyba też karta graficzna, bo tu jest wyjście. Więc chyba, że on w ogóle ma integrę. To no też, ja też strzelam, że ma integrę. Dobra, moment. To powinno wyjść. O, panie. Jest RAM. Joki fajowy, ty w ogóle. Z radiatorami. No. Ale jakiś Amydy. Amydy? Amydy. Co to za firma Amydy? Amydy? Czekaj, to chyba w ogóle... Albo w ogóle to, tu, czekaj. Tak, całe wyjmiemy. Jakoś, no. O! Wow! Ale ty tu masz tego RAMu. A jeszcze więcej mogę mieć, pa, 8 slotów. O kuchnia. Czekaj, mogę? No. Nie zepsuj. Pewnie jakoś mało. 1 giga. DDR-ki, dwójki pewnie, obstawiam. Ciekawe, do ilu jest w stanie przyjąć. FB DIM. Kurde. A może to właśnie, to są chyba jakieś serwerowe kości. Tak, tak, bo tak, one tak. Są jakieś szersze, wiesz? Tak. Ale to będą chyba... Ciekawe, ile to ma pinów. Chcę mieć to na taśmie, ja nie płacę, jak będzie pożar. Właśnie, będą dwóch znanych youtuberów umarło przez... Serwer. To ja zobaczę, czy wszystko jest ostre na... Tak, tak, zdecydowanie. A ty tam podpinaj. Chociaż wiesz co, z tego co kojarzę, to po moich livestreamach i odpalania zasilaczy firmy Megabyte przeżyłem, to może i to dam radę przeżyć, jak sądzicie? Napiszcie tak, jak chcecie, żebym odpalał, napiszcie nie, jak chcecie, żebym nie odpalał. A czekaj, to nie jest livestream. Dobre. O. Ponoć działało, jak było odbierane. Panie, Niemiec płakał, jak sprzedawał. Świeci. Świeci. To co? Zgasło? Nie. Czekaj. Tam świeci, na płycie. Gdzie? Na płycie, bliżej, tam. Nie, z drugiej strony. Bliżej górki. O, faktycznie. Dobra. I ciepło się tu zrobiło, nie? A zaraz to się ciepło zrobi. Zaraz to się dopiero zrobi ciepło, okej. Okay. To co? To ty czynisz honory. Lunch this. A czekaj. Bo przełączę jeszcze źródło na VGA. Teraz już przeskoczę. Uwaga. VGA. Uwaga. Jaki to wiatr daje. Jest, robi. O kurde. Aż bez napad. System memory 6 giga. Masz 667 MHz. Dual Core Processor. Dual? A nie! Ale mogę mieć dwa. Będzie Quad Core. Ale jaki ma cache? 4 mega. Nieźle. Ale jaki on w ogóle miał tu zrobić? Przecież to jest... Panie. To suszarka. Jakie to jest głośne w ogóle. Jak to chodzi? Wow! Jestem ciekawy, ile to prądu bierze w ogóle. Tak więc słuchajcie, install Gentoo na kompie, bo nie chcę wstać, więc... No, możliwe, że po prostu zabrali ten dysk, na którym był system. W ogóle to też by się trzeba było zastanowić, czy on będzie miał wsparcie, wiesz, butowania. Wiesz, to serwerowe, no to teoretycznie powinien mieć takie bajery, nie? Ale to też, wiesz... Zobaczymy. Z pewnego... No to... Spin this. Idę... Nie ma USB? No i speka wrzucimy. No bo nie mam nic innego na płycie. Ej! A macie ten płyt? A nie masz... Właśnie. No to... Ej. Nie, to jest PowerPC. No to... Proszę Państwa... Similam, nie? Zgaduję, że jest... IDE. No. Jest po IDE, no. Ej! Jest! Siadło! Ale jaja. A więc słuchajcie, taka mini aktualizacja. Nie działa butowanie z pendrive'a na tym serwerze, więc to jest pierwszy minus. Spróbowałem odpalić Gentoo z płytki. Niestety dostajemy kernel panika w momencie ładowania sterownika AHCI, więc no cóż, to mi się jeszcze nie zdarzyło, że tak powiem. Spróbujemy, nie wiem, może jeszcze XP-ka odpalić albo jakiegoś innego Linuxa czy coś. Tak, kebab. Tak właśnie zrobimy. Dobra, tak więc wystartowaliśmy FreeBSD.
Boże, jak tu się listuje wszystkie dyski? Jest. Co, ten jeden dziedziczy? Tak. Nie, co to jest? Ada 0. To wygląda na to, jakby to mogło być to. Media size. 1 tera. No to będzie to. W tamtych czasach? No wiesz, no. To jest serwer, nie? Serwerowy, no. To jest Ada 0. Zróbmy sobie... Ada 0 to było, nie? Tak, tak. Ja nie wiem, czy on umie w NTFS-a, wiesz, od razu. Nie wiem. Okej, to też tyle z naszej zabawy. Kebab troszeczkę zrobił rozeznanka i sporo się dowiedział na temat samego sporo to kompa. Nie przesadzał, ale w międzyczasie jak próbowaliśmy go zbutować do jakiegoś sensownego stanu, co niestety nam się nie udało. Właśnie, sorry, że ci wejdę w słowo. Jedna rzecz, właśnie mieliśmy trochę problem z kompatybilnością systemów, bo ta część tutaj, nad którą się najbardziej zastanawialiśmy, to jest prawdopodobnie jakiś kontroler SATA na PCI Express i on powoduje to, że wiele systemów po prostu się w ogóle wywala, jak próbuje załadować sobie jakiś driver do tego. Tak. Gentoo się wywaliło, Ubuntu się wywaliło, Slackware i o dziwo FreeBSD przeszły, z czego no ani jedno, ani drugie nie wykryło tego urządzenia, ale przynajmniej nie wywaliły kernel panika. To tak tyle z mojego linuxowego żargonu. Kebab. Tak, więc w dużym skrócie, to co tutaj mamy to jest Dell Power Edge 1900, którego jeżeli dobrze poszukać, to można znaleźć nawet na eBayu za $100. Z przesyłką $500 do Europy. No bo to z Teksasu. Jest to taka sobie maszynka z 2006 roku. Ma 6 zatoczek na dyski, 2 sloty na procesor, 771 socket. Czyli to są te takie Xeony, co na przykład dużo ludzi kupuje i wsadza do płyt na 775 po modach. Tak, 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 bo tam wystarczy ile? Co, jednego pina zakryć? Tak, jednego pina, jakieś tam modyfikacje BIOS-u i to można nawet chałupniczymi sposobami zrobić. Przy czym tutaj w tym konkretnym modelu mamy Xeona 5110 chyba, który ma tylko dwa rdzenie i jest taktowany 1,6 GHz. No to... Ale znaczy, generalnie jako serwer taki HTTP, czy nawet jako serwer plików, to myślę, że by podobał. W 2006. Nie, no to pewnie była spoko maszyna, nie? Tylko tak wiesz, na dzisiejsze standardy, jeżeli by chcieć tego używać, no to wiadomo, no inwestycja w te protki, nie wiem, tam około 80 zł to z Chin wychodzi. Tak, więc tak? Jakbyście sobie kupili dwa za 160 zł, no i w sumie macie wtedy 8 rdzeni i 2 procesory. Więcej rdzeniów. Można by właśnie wsadzić dwa jakieś tam nowszej, może nie nowszej, tej samej generacji, ale które posiadają więcej rdzeni, na przykład z serii 5300, tam były quad-cory. Wsadzić takie dwa i kurczę, może śmigać. Do tego przyjmuje 16 GB RAM DDR2. O dziwo, maksymalnie taktowanego 667 megaherców. No. W ogóle to jest też ciekawe, nie? Bo to są trochę inne DDR2, więc to nie są takie typowe, które wsadzacie do zwykłych PC-tów. To są właśnie takie stricte serwerowe, nie wiem czy one są szersze bodajże, chyba dłuższe. Tak, chyba mają troszkę więcej. Jest głośny, żre pewnie strasznie dużo prądu. Jedyne czego nie udało nam się sprawdzić to jaki ma tam zasilacz pewnie. Tak, bo to jest w ogóle wszystko, jak widzicie, dość modularnie zbudowane i wszystko to jest za płytą główną, bo on jest dość szeroki. Nieźle to upchali. Ogólnie taki dość szacun za to, jak ten komputer jest zbudowany, bo przez to, że jest taki ciekawy, bardzo spoko jest to, że jest modularny. I to myślę tak, no nie wiem, nawet jak bardzo na dzisiejsze wygodne standardy to jest... No tutaj można wszystko wyjąć sobie. To jest bardzo fajnie pomyślane. A, zrobić tak. Pięcie do tego. Jeszcze jest fajny feature, którego do tej pory jeszcze nie ten... To dogramy, ale opowiemy wam teraz może. Z tej strony jest taki fajny, mały ekranik LCD, który ci wyświetla raz, że nazwę tego towera, a dwa na przykład prędkość, z jakimi obracają się wiatraki i tak dalej. Prawdopodobnie da się go też zaprogramować, żeby wyświetlał inne rzeczy. No właśnie próbowaliśmy ustawić w BIOSie, żeby wyświetlał kebab i z masło, ale nie wyszło. Nie wyszło. Przykro nam. Wybaczycie? Ja bym wybaczył, jakbym był wami, nie? No, także słuchajcie, no chyba kontynuacja u kebaba na kanale. Zobaczymy, nie wiem kiedy, pewnie następnym razem jak będę w Polsce, czyli... Kiedyś tam. Kiedyś, ale robię też inne fajne rzeczy, więc możecie zerknąć w międzyczasie. No, a jak chcecie bardziej regularny content, to na arm.eu, tak? Jeżeli taki, tak, do retro gaming i takie inne, to na arm.eu, ale tam...
moich materiałów, takich gdzie ja czytam, jest niedużo. Dużo moich recenzji czyta po prostu redaktor naczelny Dark Archon. Ku uciesze większości kebab, społeczności. Kebab ładnie pisze. Ja ładnie piszę. Większość ładne ludzi, pismo. Większość ludzi nawet nie zauważa, jeżeli ja coś napisałem, zmontowałem i ograłem, ale Archon przeczytał, więc jest dobrze. Jeżeli chcecie też o komputerach się dowiadywać jakichś tam rzeczy, ogólnie o technologii, to zapraszam też do siebie, do zobaczenia, co tam za ciekawości. No cóż, komputer bardzo ciekawy. Najgorzej to było go tutaj wnieść, prawda, na, tak, do mnie, na tutaj do domku, na piętro, bo no waży troszeczkę, nie? A oprócz tego, nie wiem, czy już się chwaliliśmy, dostał ode mnie trochę rzeczy, to będziecie mieć dużo kontentu tak, teraz. Tak, dużo kontentu, jak w ogóle zobaczę, co jest. Bo jak chyba mi przywiózł jakieś takie rzeczy, że ja tak nie wiem, patrzę co to. I takie. No fajne, a co to w ogóle, nie? Będzie musiał rozgryźć. Tak, więc będzie troszeczkę materiałów takich dziwnych retro rzeczy, więc mam nadzieję, że jeżeli lubicie takie dziwne rzeczy, to się pewnie odnajdziecie też. No, to no. Co? To na razie. I dzięki. Na razie. Dzięki wielkie. Hej, trzymajcie się. Bajos.